Tak naprawdę to, co wydarzyło się przez ostatnie kilka dni, to jest realizacja marzenia. Śpiewając, ty wchodzisz na jakiś inny poziom. To są zupełnie inne płaszczyzny rzeczywistości, inne wszechświaty. Ten utwór, który śpiewamy, Requiem Verdiego, to jest wybitny przykład, że śpiewając każdy takt i każdy takt, który nie śpiewasz, powoduje to, że jesteś szczęśliwy. Bardzo chciałam zaśpiewać ten utwór. Fantastyczne dzieło, wielowymiarowe, no i bogate, bardzo kolorowe. Tydzień ciężkiej pracy, ale efekt naprawdę przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Wchodziliśmy w różne niuanse. Pracowaliśmy właśnie nad tym, żeby móc wydobyć z tych samych zapisów kompozytora lub podobnych zapisów różne barwy, różne konteksty. Jeżeli się ma do dyspozycji tak wspaniały chór, takich młodych, pełnych entuzjazmu ludzi, czujnych, muzykalnych, wrażliwych na każdą frazę, na każdy dźwięk, na każdą nutę, to myślę, że efekt może być tylko jeden, czego świadkami byliśmy dzisiaj wieczorem. Kiedy każdy instrument jest w tym miejscu, w którym być powinien, i nie ma lepszego miejsca. Ten taniec, to nie jest po prostu granie, to jest taniec, to jest poezja muzyczna. I kiedy ty to słyszysz obok siebie, ty chcesz latać po prostu. I ty latasz dźwiękowo, umysłowo, ale ty latasz. Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej to młodzi, świetnie wykształceni, pełni pasji muzycy. Także przy zderzeniu dwóch młodych, świeżych zespołów efekt był wspaniały. Ja jestem w tym projekcie po raz pierwszy i mam zaszczyt i przyjemność już za pierwszym razem spotkać się z tak genialną muzyką, z tak genialnymi ludźmi, które mają chęć do tego, żeby stworzyć coś tak pięknego, co spowodowałoby, że ludzie dookoła zrozumieli, że ten świat jest o wiele piękniejszy i może być jeszcze lepszy przez ich działanie.